Po stronie lewej stoją ludzie, zmanipulowani swoją wizją wolności. Wolność przychodziła z zachodu. Myśli się, że wolność to odznaka dobroci. Otóż nie do końca, bo nadmierna wolność powoduje naruszenie wolności innych. Gdy nie narzucisz sobie żadnych zasad, to szybko znajdziesz się obok winnych. Wolność jest dobra, ale tylko gdy ustalisz zasady, bo inaczej będziesz szkodził innym. To lekcja dla lewej strony. Po stronie prawej stoją ludzie, chłopcy silni, zwarci do bitki, gotowi. Walczą o swoją największą sprawę, ale wolą ufać pięści niż rozumowi. Choć dobrze myślą, to wolą straszyć niż dyskutować, co to ma znaczyć. Prymitywne techniki wymuszania posłuszeństwa, czasem nie można tego wybaczyć. By przekonać kogoś do swych poglądów, nie trzeba zastraszać ludzi, wystarczy to powiedzieć. To lekcja dla prawej strony. Coraz bardziej widoczne są podziały, są homofoby i pedały. Dwie strony się nienawidzą, za nic w ogóle się nie wstydzą. Sytuacja się eskaluje, niewielu ludzi empatię tutaj czuje. Morał jest taki, zauważ człowieka, nawet gdy udaje frajera.